w tym punkcie pan może zabrać głos. Panie wójcie, szanowna pani przewodnicząca, drodzy państwo radni, w zakresie interpelacji i zapytań, które złożyłem na poprzedniej sesji, chciałbym z przykrością stwierdzić, że odpowiedzi udzielone mi na interpelacje i zapytania są wyrywkowe i niewystarczające. W związku z tym postanowiłem złożyć interpelacje ponowne w sprawie przygotowań do wprowadzenia na terenie gminy systemu tak zwanego ETS-2, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Banie Mazurskie na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz sposobu jej rozliczania w związku z przyjęciem w lipcu 2023 roku przez Parlament Europejski tak zwanej drugiej wersji tak zwanego Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, tak zwany ETS-2, oraz postanowiłem złożyć interpelację ponowną w sprawie badań wody z wodociągów publicznych leżących na terenie gminy Banie Mazurskie, a także jakości dostarczanej wody. W mojej opinii nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytania, a warto, aby mieszkańcy, którzy mają dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej, mieli rozszerzoną wiedzę na temat wielu kwestii, między innymi kwestii, które w niedalekiej przyszłości będą obarczały ich budżety rodzinne. Mam tu na myśli system tak zwany ETS-2. Ja w lipcu byłem obecny na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w czasie uchwalania tak zwanego systemu ETS-2. W związku z tym jestem dobrze zorientowany w tej sprawie, a chciałbym, żebyśmy mieli tu jakiś plan działań, ponieważ ten system znowelizowany wchodzi już w najbliższym roku. Ja również w tych sprawach różnych chciałbym zapytać pana wójta, czy budynki gminne w Baniach Mazurskich należące do gminy mają już świadectwa kwalifikacji energetycznej, bo jest to bardzo ważny problem, bo ten kalendarz wprowadzania tego systemu już biegnie. Będzie to obciążone sporymi wydatkami również dla gminy Banie Mazurskie, ponieważ na przykład szkoła, która jest nieużywana w Żabinie, również podlega rygorom tego systemu. W odpowiedzi na interpelację uzyskałem informację, iż gmina w ramach swoich możliwości budżetowych będzie montowała na przykład panele fotowoltaiczne, natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której montujemy na koszt gminy panele fotowoltaiczne na nieczynnej szkole po to tylko, aby nie płacić kary tak zwanego podatku za niespełnienie tych wymogów. W związku z tym składam te interpelacje ponowne oraz chciałbym złożyć kolejną interpelację w innej sprawie, w sprawie kompleksowego remontu dróg powiatowych numer 1764N na odcinku Ziemiany-Rogale oraz drogi 1815N na odcinku Juchnajcie-Rogale oraz oznakowania tych dróg. Powiem, od sierpnia 2021 roku walczyliśmy i składaliśmy odpowiednie petycje do władz powiatowych, aby wymienić nawierzchnię na przeważającej części tych dróg. To się udało, jeżeli chodzi o odcinek od Widgir do Żabina. Natomiast z satysfakcją stwierdzam, iż Zarząd Powiatu podjął decyzję o tym, iż nawierzchnia drogi między Rogalami a Juchnajciami będzie wymieniona również w czerwcu roku 2024. Tam jest termin do bodaj do końca października. Natomiast w moim przekonaniu należałoby dopilnować władz powiatowych, aby zabezpieczyły odpowiednie środki w swoim budżecie na wkład własny. Wiem, że został złożony wniosek do rządowego programu dofinansowania tego typu inwestycji. Natomiast nie mam wiedzy i nie ma projektu jeszcze budżetu powiatu na rok następny, więc nie wiadomo, czy powiat zabezpieczy odpowiednie środki, żeby ten remont wykonać, żeby znowu nie było tak, że nie ma jakichś pieniędzy, a jak wiemy, powiat dopłacił do remontu fragmentu tej drogi od
od Widgir do Żabina dwa razy po 2000 zł i to był jakiś wielki problem dla władz powiatowych. Nie chciałbym, żeby się to powtórzyło i tutaj w mojej opinii, jeżeli chodzi o interes mieszkańców i nas wszystkich, a poruszamy się tymi dziurawymi w przeważającej części drogami, w naszym interesie jest, abyśmy też dopilnowali naszych kolegów z powiatu, żeby to posuwać do przodu. Nie żyjemy w średniowieczu, więc dobrze, żebyśmy mieli jak największą ilość dróg, które spełniają europejskie standardy. Ja za pośrednictwem pani przewodniczącej chciałbym złożyć te interpelacje ponowne oraz tą nową interpelację oraz w zakresie udzielanych odpowiedzi na moje zapytania złożę ponowne zapytania również, ale w okresie międzysesyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na jakby pytanie pana Pawła odnośnie budynków gminnych i świadectwa charakterystyki energetycznej, jak najbardziej się temu przyglądamy. Dzień dobry. Przyglądamy. Szereg jakby działań już jest wykonywanych, tylko też my się mierzymy z dnia na dzień z troszeczkę innymi problemami. Między innymi problem dostarczenia wody do mieszkańców i dlatego podpisywane są umowy na między innymi na tą ulicę Leśną, która jest teraz w budowie, czyli wodociąg i kanalizacja. Są remontowane lokale socjalne i to też wymaga ogromnego zaangażowania osobowego, pracowników, ale też i środków. Ale jak najbardziej wszystkie przepisy, które są nałożone na zarządców, bo to tak należy określić, są pilnowane. Tak samo i książki obiektów i wiele, wiele innych rzeczy i przeglądy. Tam, gdzie czegoś jeszcze nie ma, to oczywiście będzie to uzupełnione i mamy tego pełną świadomość. Cóż więcej, odnośnie interpelacji, które pan radny i zapytań składał, w takim w dużym skrócie, szanowni państwo, pozwólcie, co pan radny chciał jakby wskazywać nam w tym piśmie. I tu nie chciałbym, żeby to, powiem bardzo lakonicznie, jakby te clue całe, które zostało wyłowione z tych pism. Jedno z pism, żeby wyłączyć uchwałę dotacyjną do piecy, czyli pan radny chce, żebyśmy nie dopłacali dla mieszkańców do wymiany piecy. My oczywiście, ja od razu mówię z tego miejsca, że takiej inicjatywy nie podejmę, bo tam, gdzie były dotacyjne możliwości dla mieszkańców, dalej będą utrzymane, powiem więcej, będziemy szli w kierunku jeszcze włączenia kilku programów. Też wskazane było, aby gmina zajęła się łapaniem kłusowników. No są do tego w polskim, że tak powiem, porządku prawnym powołane instytucje, które tym się zajmują. Też wskazano w tych pismach, żebyśmy na 2024 rok postawili lampę, postawili lampę z fotowoltaiką, żeby zobaczyć, jak funkcjonują. No i szanowni państwo, panie radny, proszę przyjechać się po terenie gminy, bo naprawdę tych lamp jest na terenie mnóstwo. Cóż więcej, pan radny wskazał, żebyśmy składali wniosek na modernizację oświetlenia. Cieszę się, że pan, zanim jeszcze nie był radnym, wsłuchiwał się w sesję Rady Gminy w Banie Mazurskie, bo ja na jednej z sesji informowałem, że taki wniosek 18 września został złożony na modernizację oświetlenia ulicznego. Cóż więcej, pan radny nie chcę, żeby radną była pani Irena Kogut, co już tutaj wybrzmiało dzisiaj. Pani radna swoje powiedziała, pan radny również. To ja powiem tak. Pani radna tyle dobrego dla tej gminy wykonała, że naprawdę nawet takiej wewnętrznego poczucia nie powinno być, że coś jest nie tak, bo żeby nie zaangażowanie całej rady, ale również i pani radnej, to Surminy nie doczekałyby się między innymi rozbudowy o garaż, wielu innych pozytywnych rzeczy. Jesteśmy w stałym kontakcie i w ciągłej jakby dyskusji z panią radną i naprawdę kawał dobrej pracy dla swojego okręgu i dla swojego sołectwa i dla całej gminy wykonała. Cóż więcej, czujniki czadu i odblaski, żebyśmy zrealizowali i zakupili, taki program wprowadzili. Też w tej odpowiedzi było wskazane, że w 2018 roku wojewoda warmińsko-mazurski właśnie za takie działania z czadem i przeciwdziałania tego typu działaniom wyróżnił mnie jako wójta gminy za właściwe podejście. Przypominam, że w lokalach mieszkalnych, czyli socjalnych i komunalnych, ale również użyteczności publicznej,
takie czujniki zostały już zamontowane dużo, dużo wcześniej. Odblaski. Oczywiście bardzo ważna sprawa, ale też w odpowiedzi pani inspektor Aneta wskazała, co gmina wykonuje w tym, z tym działaniem. Między innymi staramy się zawsze łączyć przyjemne z pożytecznym. Czyli jeżeli jest promocja gminy i mamy spotkania z najmłodszymi, z naszymi uczniami, to też takie elementy odblaskowe są przekazywane. Idąc dalej, żeby OSP i PSP prowadziły pogadanki. No szanowni państwo, właśnie w sprawie czadu. No szanowni państwo, to już się dzieje od kilku lat i powiem więcej. To jest traktowane jako cykliczne działania i tutaj też muszę pochwalić naszą jednostkę z Surmin, OSP Surminy. Już prowadziły takie pogadanki i cały czas są aktywni na tym polu. Idąc dalej. Czyli widzimy, pan radny chwilę po tym, jak został zaprzysiężony, no ja tutaj widziałem różnego typu wpisy pod tytułem, że więcej pan radny zrobił na jednej sesji niż cała Rada Gminy przez kadencję. Ja uważam, że to można traktować jako obrazę radnych, bo naprawdę ci ludzie, którzy tu zasiadają, ale i co byli wcześniej radnymi, wykonywali, wykonują i mam nadzieję, że będą wykonywać dalej tak organiczną pracę, jaka jest wykonywana. Bo ja wiem, zdaję sobie sprawę, na początku jest show, później przychodzi takie otrzeźwienie emocjonalne i przychodzi organiczna praca. No i szanowni państwo, tu też bywało różnie w latach wcześniejszych. Też były fragmenty, elementy show, ale to szybko przeszło właśnie w te otrzeźwienie emocjonalne, a później już byliśmy naprawdę na tym polu, że trzeba wykonywać pracę na rzecz naszych mieszkańców. Powiem więcej, no odnośnie odpowiedzi. Pracownicy wykonali, myślę, że sporo pracy i tutaj też mogę pójść w kierunku takim, że to też można uznać za obrazę pracownika, bo zarówno pani inspektor Aneta, zarówno pani kierownik Anna, jak i pani starszy inspektor Katarzyna i tutaj również pani zastępca wójta Irena przysiedli do tego tematu i bardzo szeroko opisali w zasadzie odpowiedzieli na te pytania, które były zadane. I szanowni państwo, kwestia i też to powiem, temat dróg, bo tutaj bardzo się cieszę, że pan radny również widzi potrzebę działania i informowania, składania dokumentów stosownych do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi albo do Zarządu Powiatu na czele z panią przewodniczącą. No ale ja tutaj widzę odrobinę hipokryzji, bo nie dalej jak na ostatniej sesji wprowadzaliśmy w WPF i w zmianach do budżetu inwestycje drogowe, gminne na blisko 10 milionów złotych. Pan radny Paweł jako jedyny wstrzymał się, czyli nie poparł wniosku drogowego na blisko 2 wniosków na 10 milionów. Powiem więcej, wniosku również z ochrony zabytków. Ale ja miałem wczoraj, nie dalej szanowni państwo, jak wczoraj pytanie od mieszkańca miejscowości Wróbel. Zadał mi pytanie, dlaczego radny, który jest, reprezentuje ten okręg, tą miejscowość, nie był za wprowadzeniem dróg do przebudowy, które mają się wydarzyć w miejscowości Wróbel. No tego, szanowni państwo, jeszcze nie grali. Cóż więcej, tutaj pan spuentował swoją odpowiedź, swoją wypowiedź w kierunku pani radnej Ireny, że proszę nie czynić czegoś złego, czego byśmy sami nie chcieli. Także moja ogromna prośba, żeby pani Pawle tak właśnie tak podchodzić do tego, do takich no. Powiem więcej. I też moja ogromna prośba, bo wychodząc z komisji, w zasadzie na sesję przychodząc, rzuciłem okiem na pisma, które pan złożył. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. I tutaj mówię o między innymi budynku przychodni zdrowia. Proszę nie wprowadzać w błąd, bo są też w naszym obrocie prawnym takie dokumenty, takie akty, które mówią jasno, co należy zrobić w tym kierunku, aby wyłączyć takie błędne informacje z przestrzeni publicznej. Nie chcemy naprawdę iść na... Ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, póki pan jeszcze nie był radnym zaprzysiężonym.
No wydawało mi się, że to idzie we właściwym kierunku. No ale to niech mieszkańcy, szanowni państwo, ocenią. Nie moja w tym rola, ale ja, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Ale też prośba. Nie obrażajmy pozostałych radnych. Mówię tutaj w kierunku pana Pawła. Proszę nie obrażać pozostałych radnych. Proszę nie obrażać pracowników Urzędu Gminy, bo robimy wszystko. Mówię tutaj o urzędzie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkaniec czuł się dobrze w tej gminie. Szanowna pani przewodnicząca, drogi panie wójcie, ja rozumiem, że tutaj w Radzie, w gminie jest pewien show w związku z tym, że ktoś został radnym. Czy ja robię show? Nie, ja wykonuję tylko i wyłącznie to, czego oczekują mieszkańcy i czego oczekuje ode mnie prawo, które upoważnia mnie do zadawania konkretnych pytań. Pan wójt stwierdził, iż już jest przecież złożony na przykład wniosek o wymianę oświetlenia ulicznego na tak zwane LEDy. Natomiast zapomniał pan dodać, że ja wnosiłem w swoim zapytaniu o to, aby te LEDy, które mają być instalowane jako lampy drogowe o odpowiednich parametrach, były wyposażone w fotowoltaikę właśnie po to, żeby oszczędzać środki gminne. Pan wójt był uprzejmy stwierdzić, iż zamierza kontynuować dopłaty do wymiany urządzeń grzewczych i jak rozumiem również piecy olejowych i piecy na tak zwany pellet. No więc państwa informuję, że już w roku 2027 takie ogrzewanie będzie niedozwolone, a od roku 2028 w razie uszkodzenia takiego pieca nawet nie będzie można go wymienić. Więc trudno oczekiwać, że teraz będziemy dotować wymianę tego typu urządzeń zgodnie z obowiązującą uchwałą, a po roku 2027-2028 mieszkańcy, którzy są beneficjentami, skorzystają z tego programu, będą dzięki temu płacili kary. No w moim przekonaniu należy to jakoś zmienić tak, aby było zgodne z oczekiwaniami systemu ETS-2. Jeżeli chodzi o kłusowników, ja panie wójcie nie oczekuję, żeby gmina zwalczała kłusowników. Ja oczekuję jakiegoś spotkania z przedstawicielami odpowiednich władz na temat kłusownictwa w gminie, ponieważ stwierdzam, iż są rozstawiane wnyki, nikt z tym nic nie robi, a gmina jest również od tego, aby zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom. Ja panu, panie wójcie, oświadczam, że w Widgirach wszyscy mieszkańcy, którzy mają czworonogi, czyli psy, chodzą na smyczy ze swoimi zwierzakami, ponieważ każdy wie, że na tym terenie są rozkładane wnyki. Każdy wie, kto za tym stoi, nikt nic nie robi, każdy udaje czeski film, że to nie jest jego problem, że to jest problem jakiejś innej instytucji. Nie, to należy rozwiązać, panie wójcie. Tak samo jak kwestie sterylizacji zwierząt domowych, na przykład kotów, które się szwendają po gminie. Jest program, ale w opinii wielu mieszkańców nie jest on realizowany. Niedawno, dwa dni temu rozmawiałem z urzędniczką z Gołdapi powiatową, która jest tutaj związana i mama mieszka tutaj na ulicy Konopnickiej, która za sterylizację dzikich kotów sama zapłaciła 900 zł, ponieważ po telefonie tutaj do Urzędu Gminy okazało się, że gmina tego nie sponsoruje i to nie jest moja opinia, tylko mieszkańców. Jeżeli chodzi znowu o czujniki czadu, drogi panie wójcie, nie chodzi o to, żeby robić pogadanki, że należy sobie zakupić czujkę, tylko w moim interpelacji, w moim pomyśle chodziło o to, aby mamy ponad 4000 mieszkańców, to nie jest wiele rodzin i to nie jest żaden wielki koszt dla gminy, aby nie tylko powodować ulgi śmieciowe dla seniorów, ale na przykład zadbać o bezpieczeństwo i żeby gmina w ramach przetargu czy w ramach procedury bezprzetargowej zakupiła odpowiednią ilość urządzeń i po prostu je przekazała mieszkańcom, którzy mają częściowo trudną sytuację finansową, a 40 czy 50 zł za jedno takie urządzenie ratujące życie, to nie jest dużo i się dziwię, że pan wójt mówi o jakichś pogadankach, o jakichś nagrodach, a jeżeli jest konkretny pomysł, dlaczego nie zasponsorować czujnika czadu, to tutaj ma być jakieś moje show, jakby ja to było coś wielkiego. Może w tej chwili i na sekundkę przerwę, dobrze?
Odniosę się do tego, co pan mówi. Ja niedawno, ale wczoraj rozmawiałam z mieszkańcami. Wcale nie są, oni są zdziwieni w ogóle taką propozycją. Pani przewodnicząca, ja rozmawiałem z innymi chyba mieszkańcami, bo są zainteresowani. No chyba. Natomiast ja zamierzam współpracować z wszystkimi. Ja się na nikogo nie obrażam. Moim celem nie jest obrażanie ani pracowników, ani radnych. Natomiast proszę mi więcej nie odpowiadać na interpelacje i zapytania moje w stylu takim, iż kopiuje się 3/4 treści z Google i podstaw prawnych i udziela się zdawkowych jakichś informacji, bo ja nie po to jestem radnym i nie po to do mnie przychodzą mieszkańcy, żebym dostawał odpowiedzi, z którymi tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić. Proszę o wyczerpujące wypowiedzi i tyle. I tyle chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o wystąpienie pana wójta. Przecież rozmawialiśmy wielokrotnie o drogach. I to nie jest tak, że ja mam być, nie wiem, kochany przez urzędników, kochany przez pana wójta, bądź też niekochany. Ja jestem tutaj po to, aby załatwić konkretne rzeczy i tego oczekują niektórzy mieszkańcy tej gminy. Dziękuję. Dziękuję.